Hello. Jesteś twardy? A co będzie, jak rzucę w ciebie granatem? O Boże, nie, przerwa! Jestem z powrotem. Mam to komentować w ogóle? Kurz. Ten Niemiec wiedział, że za chwilę zginie od granatu, więc postanowił umrzeć przed wybuchem. Okej, nie. O Jezu. Nie, nie, to był... To jest... Nie, nie. Chyba najlepsza rzecz, jaką widziałem we wszystkich możliwych grach komputerowych. Nie. Aha. Brakuje mi już tlenu w organizmie. Idę na górę. Ten Niemiec ze zjeżdżającymi kolanami przy tym Niemcu to był po prostu mały pikuś. O, jest. Ale to też jest dobre. Niemcy biegną dopiero wtedy, jak ja mam kałacha w ręce. To wtedy biegną. Tak nie biegną, no po co? Nie ma się czym bronić, ale uczciwi sobie. Nie ma się czym facet bronić, to poczekamy, aż sobie weźmie kałacha. Ukryje się na wieży ciśnień. I dopiero wtedy go zaatakujemy. Już wszyscy, już. Nowe zadanie. Jakie nowe zadanie? Zniszcz za pomocą ciała pilot powracające bombowce wroga. O! I znów się powtórzę, ale zróżnicowanie w tej grze po prostu jest rewelacyjne. Gra, która kosztuje, nie wiem, w tej chwili można ją chyba kupić za 3 zł w Tesco, daje nam takie zróżnicowanie i to jest świetne. Są tu jeszcze jacyś Niemcy? Hello, są tu jacyś Niemcy? Kurde, ogólnie to mają te posłania jak po Święcimiu. Może to powinno być trochę tak na odwrót. Nie, Niemcy powinni na nich spać, a ktoś inny, ale okej. Okay. Wchodźmy na tematy kontrowersyjne, bo... Znaczy kontrowersyjne. Dobra, nie wchodźmy na takie tematy. To ma być zabawny kanał. Nie będziemy mówić o Auschwitz grając w gry, no, bez jaj. Zbyt poważny temat, żeby mieszać go z zagrajmy. Wy. Jeszcze kaszankę. Właśnie, lubicie kaszankę? Napiszcie w komentarzu, czy lubicie kaszankę. Jeśli usłyszę kilka słów od osób, które lubią kaszankę, to jest zamknięte. Pewnie mam przejść przez ten budynek, nawet na 100%. Jeśli kilka osób napisze mi, że lubi kaszankę taką ze sklepu albo z marketu, to w następnym odcinku powiem wam, z czego składa się taka kaszanka i przestaniecie ją lubić. Chyba, że nie chcecie, to nie piszcie, że lubicie kaszankę. Jezus Mary, jaki temat, kurwa mać. Pytanie do widza. Czy lubicie kaszankę? Otwieram konkurs. Konkursy są teraz w modzie. 5 osób, które lubi kaszankę, dostanie tę grę ode mnie w prezencie. Tylko musicie sobie ją pociąć na 5 części, niestety, bo mam tylko jedną kopię. Aha, bombowce nie będą do mnie strzelać. Kurde, fajne to jest. Takie walenie sobie w bombowce. 4 zawaliłem. Nie, 3. Ma być jeszcze 7, tak? Nasłuchujmy, z której strony lecą. Za mną lecą. Słońce mi sadzi po oczach, gówno widzę.
Jak ja mam strzelać do tych bombowców, jak tu mi słońce świeci po oczach, jak... Nie da się... Nie będę pracował w takich warunkach, goddammit, co to ma być w ogóle. No... Jeszcze na umowę zlecenie albo dzieło. Kurwa, co ten... Wali we mnie bombami, a ja jestem kuloodporny, tak czy siak. No, tym go chyba nie zestrzelę, muszę chyba iść po kałachu. Aha, trafił we mnie dopiero teraz. Okej. No czemu to chodzi? Dobra. I made it! I'm just in time! They're almost here! Coś czuję, że będziemy tą sekwencję powtarzać wielokrotnie i będzie trzeba to wyciąć. Jeden polecia. Drugi polecia. Trzeci polecia. To jest piękne siadło. Właśnie, mamy tu gdzieś jakiegoś kałasza. Aha, tam mamy drugie. Może mi tak tam słońce nie będzie świeciło. O, no tu jest o niebo lepiej. Kałasza nie mamy tutaj nigdzie. Nie, nie mamy. Jeszcze zostały 4 sztuki. Zapiszmy sobie, może. Jak ja mam go zniszczyć, jak gówno widzę przez ten shit? No teraz powinieneś lecieć gdzieś tak skoro stąd, nie? O, właśnie. Kurwa, kuloodporny jest. Wejdźmy se tu. Teraz pewnie mnie trafi, nawet jak będę w budynku. Szukam kałasza. Tam jest kałasz chyba. Ja tu nie wejdę. No oczywiście! To jest... wszystko... jak to się mówi? Oskryptowane, czyli 3 strzały za 3 razem mnie zabijają. Dobra, szukamy kałasza. Z kałasza się do nich lepiej strzela. Aha, nie mogę go już dźwignąć, no to mam przejebane. Mam tylko jedną szansę go zestrzelić, a już chyba nie mam tej szansy. No przecież go trafiłem już chyba z 5 razy, no. Teraz mnie zabije niestety. No, leć tu, leć. A, F5. Jeszcze jeden. No, nawet 2 nadbudżetowe były. Ponadbudżetowe. No i koniec misji. To mnie też wkurza, jest bezsensownie to wymyślone. Gramy, nagle jest koniec misji, chuj, nie wiadomo co się dalej dzieje. Dobra, jedziemy. My next mission is very difficult. I have to destroy the Nazi factory before they have a chance to produce more weapons of mass destruction. John, you must be careful. You must be careful, John. I will. Będę, goddammit. John to jest polski Rambo z Sylwester Stallone, Chuck Norris i Jean-Claude Van Damme w jednym. Dostanę się do lokomotywy. Dobrze, już biegnę. O, to nie dupnie, dobra.
A jakąś inną broń mamy? Mamy to, mamy. Co to jest to? Aha, to jest do dupy. Aha, mam tylko to i to, no dobra. Z braku laku dobry kit. A więc śpicie, co to tam? Teraz, żeś się obudził? Dobrze, tunele. Lubimy tunele. W tunelach jest bezpiecznie. Wystarczy sadzić prosto przed siebie i wszystko jest git. Ale zapiszmy. Ten fotel ma rękę z karabinem, ale to nic. Ops. Oni się ładnie wykładają. Jezu, ja wiem, ja się powtarzam w ogóle, ale to jest po prostu piękne. Ale ten gość, który umiera przed... Wie, że umrze i umiera, no to jest... Wyświadcza mi przysługę. Gość jest stebeściak. Poziom trudności rekrut w tej grze polega na tym, że przez pierwsze 3 sekundy, odkąd się wychylą, nie potrafią w nas strzelić, a później wszystkie strzały kierują w głowę. Dobra, lecimy na Szczecin. Ops. To mi zaraz wyjdą Niemcy, coś tak czuję w kościach. O, shit, mało życia. Niedobrze, niedobrze. Nie, trudno. Spróbujemy mimo wszystko. Rzućmy tam granat. Nie mamy granatów, okej. Ale nie ma Niemców. A dalej są granaty. Chyba, że się teraz zespawnują, ale się nie zespawnowali. O! O! Cześć! Jestem Grześ. Czy ja mogę po tym iść? A nie, mogę to otworzyć, nie mogę, ale mam przejść po tym. Fajnie to jest wymyślone, to tam powiem, jest nieźle. Wiem, że się da z tego pociągu jakoś wyskoczyć w ogóle. Nie, tu... Kurwa, jaki ten mortyr ma zasięg rzutu, to po prostu... Kurwa, jeszcze przeżył. Jest tam jakaś apteczka? Nie ma. Spotka nas tam tylko śmierć. Przejdziemy sobie ten pociąg i finit na dziś. Koniec gry to nie będzie niestety. Ale mówi się trudno i darmo. Czy jakoś tak? O, wow. Ładnie tu, chociaż no, tu nalawa mam. Ładnie widać w tej mgle łączenia tekstu. Rewelacja, gra dopracowana w każdym możliwym... Ops. Nie, kurwa, spadłem, ale dobra. O, nasz shotgunik bardzo fajny. Okej, okay. Przepraszam za to, że po zapisie stoję chwilę, ale to jest po prostu... gra musi nadrobić FPS-ami, no trudno. No. Mam słabego kompa i takie gry jak to nie wchodzą w rachubę. A tutaj z kałasza to niewiele zdziałamy. Znaczy z kałasza. Z shotguna. Przecudnie umieracie, panowie. Co wy to wojna? Węgiel i jakieś gówno niesiecie? No, bez jaj. A dlaczego nie mogę iść dalej? No. Szkoda amunicji. Pięknie się ustawiają chłopaki. No, jeszcze ktoś? Ale amunicji też tam wybierze.
On się tam gdzieś sprytnie ukrył. A, tam się ukryłeś. No, pokaż się jeszcze raz. Oczywiście granat nie przeleci, bo Mordyr ma taki zasięg rzutu, że po prostu pała mała. Machał do mnie. Jaki sympatyczny Niemiec. Machasz mnie jeszcze? Ale szkoda amunicji, idziemy po ciebie. Kurwa, no nie ma go, ja pierdziule. Nie, ta gra jest... to jest... Nie, Niemcy są paranormalni po prostu. Para nienormalni, bym wręcz powiedział. Dalej, zaraz mi tu jakiś wyskoczy pewno. Zza winkla. Ale nie. Sejfik. Granatem. Nie mamy granatów. Nie wiem, widziałem, czy tam jeszcze jesteś, co? Mam wychyłkówkę. Jest. Siadło. Co ja ci mogę coś wziąć? Aha, mogę wymienić broń tą na tą samą. A ty, cześć. Convenient. There's gonna be a few German officers less on the front line. Co oni są sprytni. Czekają, aż tu przyjdę i dopiero wychodzą. A niech nasi koledzy giną. Poczekam, aż przyjdzie tu. Dopiero muszę się wytężać wzroku, żeby dotrafić tak daleko. O stary, nabili cię na pal? Kurwa, ogniem i mieczem cię oglądałem, nabijali na pal ludzi. Jego też biedaka nabili na pal. Mój Boże. Stary, jak mi przykro, idziemy dalej. Ja już nie wiem, co mówić momentami. Bo chłopaki zaginają czasoprzestrzeń po prostu. No co, nie wskoczysz na to morty? Rzut granatem masz kurwa na 2 km, a... Ja nie pierdol. Głupotków. Ładny czołg. Badaj. Ja mam się pośpieszyć, jak mam wtedy nie umie skakać. Giń, mara nieczysta. Macie coś ciekawego? Nic nie macie. Okej. Nie wiem, jak się wychylasz i próbujesz do mnie strzelać, to w tym otóż momencie jesteś kuloodporny. Ja to stary wszystko rozumiem. Łyczek wody. Następny Niemiec leży trupem. Strasznie monotona ta misja. Swoją drogą. Chciałbym łopatę. Zabić kilku Niemców łopatą. A, dałbyś już spokój tym myśliwcom. Kurwa. No, opa.
gdzie wymyślić. A przywieźć jeszcze raz, to cię zniszczę. Gra jedną ręką, jak mi się to podoba. O, można coś zniszczyć. Ciekawe, za którym razem będzie mógł mnie zestrzelić. O, żeż w dupę. Już? Wszystko? Aha, idziemy dalej. No to idziemy dalej. Ops. Boże, może też skacze jak człowiek. Iwan Giniak Lamer. Jest, panie kapitanie. Już ginę. Hello. Hello. Mogę już sobie iść? Nie, jest, jesteśmy przy lokomotywie. Chwała Bogu i partii. I jeśli się podobało, zapomniałem żegółki. I jeśli się podobało, kliknijcie łapkę w górę. Jeśli nie, łapkę w dół. Napiszcie jakiś komentarz, dobry lub zły, nieważne. Wszystkie je lubię czytać i lubię na nie odpowiadać. A tymczasem trzymajcie się, cześć. Następną misję obejrzymy już dopiero w kolejnym odcinku. Pa!